Masz coś takiego w domu? Mam! Czy? Masz... Co? Co? Czy to są... Nie! Jazda! Cześć, dajcie na kanale Agnieszka Grzylak Vlog. Dzisiaj jestem razem z Dominikiem i z Pawłem. Hej, hej, hello! Dawno razem nie nagrywaliście... Nie nagrywaliśmy dawno razem i słuchajcie w ogóle jak się dobraliśmy. W sensie dwójka na czarno, ja jestem jakimś białym, puchowym... Stworem. What can I say? I pasuje idealnie do dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj będą męskie rzeczy, które ja będę zgadywać. Przede wszystkim cenę, ale też podobno będą rzeczy, których mogę nie wiedzieć do końca, do czego służą albo czym są. My nagrywaliśmy do ciebie odcinek z tym, że zgadywałam ceny. Tak, ceny ubrań i dodatków. Chyba nic nie zgadłaś dobrze. Nie. I było to tak śmieszne, że pamiętam to do tej pory. Ja jestem pewna, że dzisiaj też sfailuję. Właśnie też jestem pewna, że dzisiaj będzie podobnie. Bo powiedziałam, żeśmy dobrze się przygotowali i ja miałem taki problem, że nie ma takich typowo męskich rzeczy, chyba że jesteś osobą, która siedzi w garażu, jakieś klucze do auta. Ale takie rzeczy też mamy. Tak, ale nie jesteśmy takimi osobami, że byśmy robili takie rzeczy, więc ciężko w naszym przypadku. W każdym razie znaliśmy kilka fajnych rzeczy, no. To dawajcie. To jest generalnie typowo męskie chyba. Okej, dobra, nie patrzę. Nie, naprawdę! Poczekaj, z metką, no. Z metką, ale nie ma ceny. Spokojnie. Okay. Czy to są... Nie! No to, a, to może to być. Są całe... Aha, ja myślałam, że to rajtuzy. Są bokserki. Nie, to nie są bokserki. To są rajtuzy z Versace? Nie rajtuzy. Weź nazwij to. Jakby męska wersja ma jakąś inną swoją nazwę. Nie leginsy, no gdzie chłop w leginsach? Znaczy w sumie. Czekajcie, rajtuzy nie, leginsy nie, to są... No. Serio jest jakaś nazwa? Jest nazwa na to. I na pewno skojarzycie się z takimi starymi dziadkami. O, przestań już, się ze mnie śmiejesz, ja kupiłem to, a to jest super. To ma swoją nazwę. Dobra, odpowiem ci na literkę. No. Literka K jak Katarzyna. Kalesony? Tak, to są kalesony! Kojarzycie się to z takim starym dziadkiem słowo? A ja stwierdziłem, że w zimę jest zimno i nie będę marznąć, a to jest pod spodem i nikt tego nie widzi, a mi będzie ciepło. Dlatego wciąż mam metkę, więc często to dokładasz. Jeszcze nie miałem okazji, bo jeszcze nie wychodziłem na mrozę, ale jest minus 10. Dzisiaj jest minus 10, więc jak wyjdę na dwór, to założę kalesony. Zakładasz te kalesony dzisiaj. Dobra. Czemu Versace? Czemu kupujesz kalesony Versace? No bo stwierdziłem, że co mam kupić jakieś kalesony no name, to już wezmę sobie Versace. Wpisz sobie w Google kalesony, zobaczysz co wyskakuje, to naprawdę wyskoczyło to. Opcji. Wow. Tak. No dobra, nie mam pojęcia ile to może kosztować, ale bym obstawiała, że skoro normalne kalesony kosztują... No ile? 50. No pewnie też jakoś bym tak chciała, że 50, no. A, to te pewnie 800. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak? Nie! Mniej? Pamiętaj, nie że to jest bawełna po prostu. No, bawełna, ale Versace. 3950 zł. Nie. Żartuję. Jezu! Nie, nie zgadzam się. Nie. 289 zł. O! Nie tak źle, okay. Dlatego je wziąłem. Okej, okay. Nie, no to moje drugie to było takie 400, skoro no to tanie, ale ej, na prezent dla kogoś, super. Super, o, moje albo... tacie mogłem kupić, on nosi kalesony. No widzisz. O. Mój tato nawet w lato potrafi nosić kalesony. Kalesony za dwie, no byłam bardzo daleko. Zróbmy była z tego daleko. Po prostu prezentowni. Idealnie, idealnie, po świętach. Po świętach. Kalesony na Sylwestra. O. Ej, na Sylwestra jest zimno. No. Widzisz? A w takim kalesonie od razu masz złoty akcent, mega. Mega. Kalesony, naprawdę. Złoty akt. Zero punktów w ogóle. Ani cena, ani produkt prawie nie zgadza. Rajtuzy były... Nie, rajtuzy to nie jest to samo. Ja ci dam coś do zestawu. Dobra. Do kaleson na Sylwestra. O, oh, wow. No to jest też męski produkt. No dlaczego byś taki... takich nie założył? Wydaje mi się, że bardzo męski, czyli takie eleganckie buty. Trochę zakurzone, widać, że nie korzysta. No, czy my będziecie sobie teraz... O, ten ma z metką kalesony, a ten ma zakurzone. No, nawet nie znam tej firmy. Tak, wiedziałem, że tej nie będziesz znała, dlatego ją przyniosłem. Świetnie. Mogę ci podpowiedzieć, jak coś tak czy przyjacielsku. Ona jest droższa, że nie, podpowiadaj. Co? Co? Nie, to są jakieś cheese. Bazara. Na pewno. Najlepsze jest to, że Dominik mi podpowiedział, a ja nic nie zrozumiałam. To już drugiej odpowiedzi nie ma. Sorry. Nie! No, już miałeś szansę. Włoskie buty, więc, no tak. Więc powinny być dobre. No ładne są. A wiesz, jaki to jest rodzaj buta? Nie, to nie są mokasyny, bo mokasyny są trochę inne. Czy właśnie, wydaje mi się, że to mokasyny albo jakieś loafersy, coś w tym stylu. Okej, okay, to powiedzmy mokasyny, bo ja tego drugiego nawet nie powtórzę. Cena. Nie muszę sobie przeliczyć, bo ja wiem, ile to w euro kosztowało. O, o. Ile mogą kosztować włoskie buty? Zresztą około tysiaka, więc 200-300 euro? Mm-mm. Więcej? Dużo. Mm-hmm. O. Serio, więcej niż dobra, masz drugą szansę. To mówmy w euro, bo ja nie wiem, jaki jest kurs. Dobra, 600 euro. Bardzo blisko, bo 690. O! Ale to za drugim razem, to
dopiero, ale wow, to są drogie włoskie buty, piękna skórka. No ale wiecie, to jest takie, jak masz do garnituru, to ile tych butów do garnituru masz? Jedne. Ładnie ale stukają. Patrzcie, nie ten, nie no nie zużyłem, właśnie, zobaczcie, takie te korki, prawie. Korki, można w piłkę nawijać, wielofunkcyjną. Jak obcierają to... Gwoździe można wbijać, patrzcie, kiedy jest twarde, tam na pewno jest drewno. Ale nie, poczekajcie, czy ja za to dostałam punkt? Właśnie, bo ja bym dał punkta, bo byłaś bardzo blisko, ale... Ale zgadłam też nazwę. To półtora punkta. Nie no, nie, no, no dobra, to jeden, to jest max. O. Dobra, uwaga, coś, co będziesz wiedziała, co to jest. O! Ojej, moje! Switch! O, nieużywany. Zobacz. Ale nie, dobrze, zakurzone. Rany całe. Najlepsze jest to, że nie mam pojęcia, ile kosztuje Switch. Obstawiałabym około 2 koła. Chyba tak. No, tak dobrze. Kosztuje. Tak, to jest około 2000. Jakby tutaj mamy rozbieżność, bo w niektórych sklepach masz promkę, jest 1800, niektórych jest 200, więc jakby 2000 jest dobrze. Everybody was fighting! Nie mam takiej gry na to. Ja się z tobą zgadzam. Ej, wow, to było super szybkie, super mega proste. Szybkie, no. Wow, to next było... rzecz. Tak. Myślę, że coś zgadniesz, na pewno zgadniesz, co to. Mm-hmm. Zobaczymy, czy zgadniesz cenę. O Jezu, jakie to... Szybkie. To było wow, to było tak, jakbyś pokazywał sztuczkę magiczną. Na zasadzie myślałam, że coś tam zgadniesz. Wyciągnęłem z rękawa. Okej, czekaj, to jest zapalniczka. Tak. Brawo! Wow! Mamy zapalniczkę. A to jest this summer alone. Tonight is yours. Czy to jest gift? Czy to się kupuje? To się kupuje. Zakupię, dostajesz, to torebki ci wrzucają. To zwykła zapalniczka, ale żeby było trochę trudniej, no to musisz mieć jakąś markową. Myślę, że to już... O Jezu. Tak wiesz, 1 euro więcej jak działa. Ej, no chciałam sprawdzić, jak działa, wiesz, czy się zaświta? O, możesz dać cenę w euro znowu. 15 euro. Nie. Jeszcze raz mam spróbować. To jest zapalniczka. Wiem, ale i w samorą. No dobra. 5 euro. Brawo! 5 euro. Beka, bo jak rzucam na Instastory, to wszyscy myślą, o Jezu, ale droga zapalniczka. Ale w sumie to jest 5 euro. To jest tak jak u nas 5 zł. Tak. Jakby, dla nich to jest... Wow. Uwaga. Wjeżdża beton, łopata, siekiera. Bum. Masz coś takiego w domu? Mam! Tak. Myślę, że te dekoracje są też. A widzisz tego bicka? No. Trzeba mieć takie rzeczy. Jeżeli nie widzieliście filmu Dominika z tym, jak dekoruje swój dom, to jest po prostu hardcore, przepiękny, wszystko jest mega świąteczne. Wiem, że już jest po świętach, ale jakby obejrzyjcie tak czy siak, bo jest przepiękny. Inspirację na za rok. No i teraz przejdźmy. Czekaj, wiem, patrzcie, tu się otwiera. O! 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 Yes. I jest to... Czekaj, to nie jest sekator, ale jest do cięcia rzeczy, do kabli, do Wow. Mega, kabel, nie. No dobra, to chyba kosztuje około 120 zł. A co to jest? Sprzętnie ominęłaś tu główną część, ale... Dobra, 120 zł, ja wszystko wiem. No wymyśl, do cięcia czegoś, tu nie ma nazwy konkretnej. A, no rzeczywiście. To jest urządzenie do cięcia. Do cięcia... No co możesz tym uciąć? No, z czego jest to zrobione? Co, do cięcia metalu? Do cięcia blachy, drutów i innych rzeczy. Serio? Tak. Dobra, czy dostajesz przy cenie 120? Tak. Nie. Chyba 50 zł kosztowało. 30 coś. O! Serio? Tak. No, naprawdę. No nie, ale to było ciekawe, nie? Taki sprzęt do cięcia blachy. No, w ogóle w życiu mnie wpadało to, że to jest do blachy. I że my możemy coś takiego mieć w domu. No! Dobra, to teraz dam ci coś, co może zgadniesz. Co się zgadniesz, co to? Ale... O, perfumy. Męskie. Wyglądały jak butelka whisky, nie? Whisky, tak, jak szklanka whisky, w ogóle super. O, bardzo ładne. O to mi chodziło w sumie. Pokaż, jak pachną. Czekaj, starym facetem pachną. Naprawdę, to mi pachnie takim starym dziadkiem. W sensie takie perfumy typu Old Spice. It's grandpa's smell. Old Spice. Okej, czyli to jest drogie. Oh nie, niekoniecznie. Ale że dobre porównanie, ciekawe, bo mi to pachniało kompotem. No ale dobra, to teraz cena. To będę zgadywać totalnie na pałę. Oho. I wydaje mi się, że są... Jezu, nie chcę obrazić teraz. Ale że są z tych tańszych. To szkło nie. Właśnie nie jak wiem, ty sprawdzasz się to szkło? Musisz polizać do mnie. Szum. Plastik. Szkło. Tu plastik. A tu szkło. O, no tu szkło. Ej, jest różnica jak zębem dotkniesz, nie wiedziałem. No, zębem... Dobra, to są tańsze i załóżmy, dajmy na to około 150 zł. Nie. Możesz jeszcze raz strzelić cenę. Ale są drogie, prawda? Dobra, 400. 739. Wcale nie pachnie jak stary Old Spice, jest super! Zarobista może chce tak, nie? No to jabłkowe wyczuwa... Serio? Teraz to czuję, no teraz czuję to teraz jabłko. To czuję ten luksus z tym jabłkiem. Nie, ale powiem ci, że naprawdę dla mnie jak Old Spice. Uwaga, sięgam, to będzie coś takiego typowego. Okej. Będziesz wiedziała, co to jest. Okej. Jest trochę uwalone, bo korzystam. O, przynajmniej... O, to wygląda jak depilator, który... Depilator, chyba ci się przejęzyczyło. Depilator, którego używałam ostatnio, testowałam, bo to jest Brown. A, to jest Brown, ta sama firma. Mm. O, ile to może kosztować? No właśnie. No właśnie.
Uff, życie. Działa. Działa. Brodę możesz tym normalnie pięknie zrobić. Dwie stówy. Ostatecznie. Co? No przestań. Nie wiem. No nie wiem, bo pomyślałam, że może to jest taka rzecz, którą każdy powinien mieć. Tak. No to pięć. Ale są różne rodzaje. To jest chyba za około 900 zł. No tak, chyba że jestem z tyłu. No to są już takie fancy, dobre. Też pamiętajmy, ona jest jakby z całą taką stacją, więc jakby zobaczyła cały zestaw, to pewnie byś trafiła bardziej. Tu co, pół punkta czy zero? No ja bym powiedział, że to maszynka. No dobra, okej. Serio, to już jest takie, jak ktoś biegnie maraton i przybiegnie ostatni. Bo wziąłeś udział w maratonie. Przebiegłem. Pół punkta pocieszenia. Jesteś gotowa? Tak. Rzucasz za pałkami? Oh. To jest pasta do włosów chyba. Z balmą. Wow, nie mam pojęcia, ile to może kosztować. Ja bym powiedziała, że koło... Ej, ja muszę chyba sprawdzić, bo też nie wiem. No nie jest to Sajos. Ja bym powiedziała, że koło 160 zł. O! Ile? Zależy na jakiej stronie, ale 160 jest na dwóch stronach, więc... Wow! O my god. Widzisz, wchodzimy w kosmetyczne rzeczy i to od razu jakby... 160 zł, polecanko. Wow. Ej, no to punkcik taki na zasadzie. Nie, no to już jest taki fair. To już fair punkt. Dobra, jesteś gotowa na coś hardkorowego? Nie. Jesteś gotowa? Nie. Okej, to wyciągam. Powiedz, czy to jest duże? Duże, trochę może być brudne, ale... Dajesz mi wycieraczki od Porsche? Wycieraczki uwielbiam. Samochodowe. Uwielbiam, wow. To jest typowo męskie, okej? Okay? Wow. No tak. Męskie, piła, auto, motoryzacja. Piękne, raz, dwa, cztery. Zestaw wycieraczki. Można kupić jakiś zestaw czterech. Tak, zestaw czterech wycieraczek samochodowych. Proszę bardzo, Porsche. Nowe auto Dominika, jeżeli nie widzieliście na Instagramie, to pokazuję, autko bardzo ładne, pół roku czekam. Oczywiście już wszystkie informacje wygadałam. Nawet nie wiem, ile kosztują normalne wycieraczki. To jest zestaw z autem, ja kupowałem teraz gumowe, takie na zimę, no. Więc myślę, że to jest podobna cena po prostu. Okay. A już nie chciało mi się wyjmować tych gumowych, bo są brudne bardziej niż te, więc wziąłem te. O, ale to jest jedno i to samo, nie? To jest jakby wycieraczka. Dobra. Zestaw czterech. Przez to, że zupełnie nie mam pojęcia, o, to one mogą kosztować albo 300 zł, albo 4000. Powiedzmy, że 1500 zł. Nie. Dużo więcej? Dużo mniej. O! Co? Tak. Około 830 zł taki zestaw. Okej, okay, ja myślałam, że jak do Porsche... I to z Porsche, to... więc no, nie jest źle. Ej, słuchajcie, chcecie sobie kupić? Ja świetnie, no, proszę bardzo, nikt nie sprawdza, czy macie Porsche, ale wycieraczki możecie mieć. Nie, no to powiem wam, że spoko. Tak, tak no, 800 zł, fajne takie... Tak, fajny produkt, do, nie? Do łazienki, do samochodu. Do łazienki, do samochodu, gdzie kto chce. To będzie coś, co myślę, że będziesz miała mindfuck co to. O, czekaj, te, o. Takie do mycia zębów jakby? No, tak tylko w chusteczkach. O lol. No przeczytała. No. Jest napisane. Reduce everyday surface stains caused by wine, tea, coffee and soda. Kendall Jenner robiła. A to pojedyncze można kupić? Czy to w paczce? A ile jest w paczce? Dobre pytanie. A mogę zobaczyć? Uwaga, proszę. Ja muszę sprawdzić. Ej, fajnie, kupiłeś to w stale? Tak. $19. Bo oni mają dosyć drogie rzeczy kosmetyczne. Ja... Kojarzysz tę markę? Nie. Znaczy w ogóle, że oni, że w Stanach mają dosyć drogie rzeczy. My kupowaliśmy też szczoteczki do zębów z tego, bo to jest właśnie tam od Kardashianek. Tak, na to? Na szczoteczki. No. A, bo to jest od... Aha, to nie kupię w CVS-ie, tylko to jest taki specjalny. Nie, ale nie, kupisz. Ona jest po prostu twarzą chyba tej linii no. Całej. Dobra, no ale mi się wydaje, że około $25 w takim razie, skoro kandy. Trochę za dużo. Teraz sprawdziłem, no to na stronie Ulty kosztuje 12. O, okej, okay, no to tak też się przestrzeliłam. Że około 10. Właśnie chciałam na początku powiedzieć 10, ale potem miałam takie, a nie, oni mają drogie rzeczy. Ale ej, spoko, tylko w zasadzie to jest do zębów, więc no. Ale przynajmniej umiem czytać etykiety, ej! No właśnie, gdyby nie miało napisu, to myślę, że miałabyś problem, żeby zgadnąć, co to jest. No tak, no bo jakby, wiesz, było tylko może być to też uzdeczka do dezynfekcji. Tak, to myślałam, jak samolocie. Ostatnia rzecz moja. Tak? Ja miałem jeszcze 3. No to dobrze. To dawaj jeszcze twoją. To dawaj. O kurde. Krawat, to wiem. I nie umiem wiązać krawatów, by the way. Ja też nie. Wow, czekaj, to jest Gucci czy? Ty masz niebieski? Mam niebieski. Jezu, jesteś meksyjski, mam różowy. Tak? No. I też z Gucci czy? Tak, z Gucci czy. Czy on jest włoski? Czy on jest tak, made in Italy, znowu sytuacja, włoskie buty, włoski krawat. Ale nie, akurat fajnie, włoskie rzeczy wiecie, super. Wiecie, że nawet ja nie wiem, ile kosztuje krawat. Wow, $300. A ile to na polskie? 3 razy 5 teraz będzie. Nie. O nie. Co, mniej? Mniej niż 200? 180? A my wziąłem w euro tutaj operować. No to czekaj. Zdejmy walutę bliz. To euro, no to musi być koło 100 euro. Nie. No to nie to wiem. Ile? 200 euro.
No to mówiłam $200, to jest prawie to samo. $250, a dolar nie jest droższy? No tak. Byłaś blisko mniej więcej, bardzo. Byłaś bardzo blisko. No. Tak. Na pewno był punkt. I zgadłaś, że to krawat. Aha, a? I że z Gucci czy i że z Włoch? Dobra, uwaga. To będzie znowu coś motoryzacyjnego, bo przecież ja jestem taki motoryzacyjny. Wow. Ale tak tylko trochę. Zapach do samochodu. Dokładnie tak. Tak. Ha, wiedziałam, że to jest to takie... zapach do auta. O, oh, Rituals. Mhm. Car Perfume Holder i Two Refills. O, jaki fajny. Ładny drewniany, no. Drewniany zapach. 70 zł. Zależy od strony, ale od 79 do 100. No to jest okej. Okay. No. Akceptujmy to, tak. Tak. Myślę, że byłaś bardzo blisko. 9 ziko. Nie walnęłaś tutaj 500. Trzymałaś 500 złotych rozbieżności. To myślę, jest że... blisko, no. Okej, okay. Nice. Punkcik dla mnie. Ja tak patrzę, coś to są perfumy, ale jest napisane lotion. I patrzę, jak to lotion, taki płynny. A to jest lotion aftershave. Po goleniu. Z Hermesa. O, oh, wow. A, to jest ten taki alkoholowy, co potem robisz tak jak w tym. Tak, w kabinie. Tak. To jest miniaturka. Tak, więc jakby pomyślmy o pełnej wersji, która, bo ta ma 40, a pełna ma chyba 100, więc też jakby na to musisz głowę policzyć razy 2 i coś. Nie, po prostu pomyśl o tym. 150 zł. Chyba trafiłaś nawet. No tak? No, ale ja bym powiedział więcej. Nie, bo to jest woda po goleniu. No wiem, ale no na promce od 150 do 200, no. Brawo, tego ja bym nie znał. Na Notino jest na ze 123. Wow, wow. Patrzcie, wchodzimy już jakkolwiek w rzeczy kosmetyczne. No ja już... tak, jazda. 50, 40, 120. I tu możecie kupić i tu łap, prawda? Punkcik. Jest punkcik. Uwaga. O. Pasek do spodni. To nie będę, nie będę czekał, że zgadniesz co to, bo to ale widać, ale... Ale z Balenciagi. Nie, to jest no... bełt, bardzo ładny pasek. O, okej, okay, no to pewnie z lumpeksu, 20 zł. Brawo! Skórzany pasek, pewnie też z Włoch. Made in Italy. Ja, wiedziałaś, wiedziałaś. I tak, skórz węża. Pasek, 300 zł. A nie, bo to jest Balenciaga. Czekaj, bo to było okej, okay, to było chwilowe zaćmienie. No, Aga patrzcie. Przeglądająca magazyn w głowie. No, nie, czekajcie, skóra, buty, te one były drogie. No, ale już znaleźć więcej zapasów. Dobra, 600. 1250. O, prawie. Prawie. Do wartości połowy. No, pewnie normalny pasek skórzany kosztuje 300 tak. zł. Pewnie tak. Ja no. po prostu nie kupuję pasków, więc nie wiem. A widzisz? Ale no, to trafiliśmy. Tak, no, wow. 800 zł jeszcze takie jest ok, ale 1200 miała takie, o. Może z Gucci, czy? Kochana, z Louis to 2,5 nawet. Tak? No. Dobra, uwaga. O! Szalik! Stwierdziłem, że szalik to jest coś, co też jakby każdy facet chyba ma. Jakby wełniany, slash kaśmirowy, to jest chyba akurat właśnie on jest chyba wełniany, marynos, bo jest taki bardziej, jeszcze. No właśnie. Ale są straszne, no, drapie, taki, no... nieprzyjemny, najgorzej. A ciepły? Ciepły, ciepły czuję, ciepły. Ale jakby... Widać cię z daleka, tak jakbyś tak. na budowie robił, to też od razu jesteś. Trochę jest jak kolor z budowy, no. taki no. do kamizelki. Taki męski. Tak. Taki męski kolor. Męski kolor. Idziecie i na budowie wszyscy was wszyscy widzą. Wszyscy cię widzą. Od cześć Marek! Wchodzisz cały na żółto. Cześć, wchodzisz cały na żółto i wszyscy wiedzą, że trzeba respekt. Respekt. On może kosztować 1300. Nie, ale jesteś blisko. Tak? Blisko. O-o, blisko. Tylko blisko w którą stronę? Myślę, że i no tak to... dostaniesz punkt, ale dawaj, tak, może zgadniesz. No to 1400. 1100. Nie w tą stronę. Ajajaj. Ale myślę, że punkt możesz dostać, tak czy siak. Tak, dostaniesz punkt, szalik bo jesteś budowę. Blisko. Dziękuję. Szalik na budowę całkiem drogi generalnie. Nie, na budowę. Naprawdę, ja go sobie zostawię na, do końca odcinka. Fajnie jest. Dobra, to ciepło ostatnia ci? Rzecz. Tak. Dobrze. Zapomniałem wziąć inną, ale no dobra. O! One ring to rule them all. Trochę wygląda jak z Władcy no. Pierścień. Pomyśl jakiego materiału to może być. Okej, Cartier. To jak to się czyta? Cartier. No, pomyślałam, że to jest znowu jakaś dziwna francuska nazwa, której nie potrafię nie. przeczytać. Tym razem nie. Dobre, to jest srebro. Nie. Białe złoto? Tak. Oh, excuse me. 3000. Nie. Chciałem znaleźć taki bardziej sygnet, ale to była ostatnia rzecz, którą miałem na liście i zapomniałem ją wziąć. Miałam jeszcze to ewentualnie. No to dobra, możemy no ten to... jak chcesz. Jak będzie ci łatwiej. Właśnie nie wiem, czy będzie mi łatwiej, absolutnie. Z Diora, okej. Okay. No o wiele łatwiej rzeczywiście. No łatwiej. No to co, ponad 4000? Dobra, no to 4,5 bym powiedziała ten. Nie, nie. Och, w ogóle się nie znam. Nic, widzimy a nic. Właśnie. A to jest srebro? Tak. No to ten jest na pewno tańszy. Jest też, mamy już punkt odniesienia. Jest o połowę cieńszy też, jak nie wiem, czy zauważyłaś. To będzie 3,5.
W ogóle nie. W ogóle nie byłaś blisko żadnego chyba. Naprawdę? No. Jeden sporo tańszy, jeden sporo droższy. Nie, no tak, ale droższy niż 4,5 koła? Tak, no. Jezu. Zabierzcie mnie stąd! Generalnie nie udało się. Nie udało się, po prostu nie wnikajmy. Wszystko więcej. Jezu. To ja nawet nie chcę wiedzieć. To tylko ile kosztuje? Czekaj, mówiłam 3,5. I czy to jest w miarę? Nie. Nie? No to ile? No zgaduj jeszcze. Dobra, to 2,5. Ostatnia próba. Nie, 1200. O! Okay. Tak. No, to tak. Był jeden z tańszych w ogóle z Diora, byłem w szoku, a najbardziej mi się podobał. No ale srebro, więc tak, pewnie też kwestia tego. Jestem w szoku, że naprawdę niektóre z tych rzeczy w ogóle tak ominęłam, ale przyznajcie, że jak były tylko trochę kosmetyczne, to ja już tak, nie tak, tak. I cieszę się, że nie daliśmy ci ich dużo, lepiej. Bo byłoby nudno. A tak to przynajmniej się dużo działo, miałaś no. wycieraczkę, coś do cięcia tak, blachy. Naprawdę dziękuję takie wam crazy. No, za rozbieżność tego wszystkiego, a szaliczek rzeczywiście bardzo cieplutki. Szaliczek, wiedziałem, że bierze ze sobą po odcinku. Jeżeli nie znacie kanałów chłopaków, to koniecznie wbijajcie, w opisie będą linki, a tymczasem pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Wow. Bye! Dzięki, pa!